Da się to wykręcić? No kryjówki będę miał. Już sobie nogę uszkodziłem, jak zeskakiwałem. Masakra, jaka ta krowa wysoka jest. Żeby wam to zobrazować, tutaj się zaczyna podłoga. A tutaj? Tutaj mi się prawie szyja zaczyna, a ja mam 2 metry. Także ta podłoga gdzieś jest tak plus minus na wysokości 1,80 m. Zobaczcie TGL-a 12-250. On ma 2 stopnie. I podłoga jest mniej więcej na wysokości mojego krocza, także tutaj macie podłogę się zaczyna, a w tym Mercedesie no to podłoga gdzieś się zaczyna na wysokości tutaj dołu tego kierunku albo góry. Coś takiego na tej wysokości. To jest jednak, zobaczcie, jaka różnica między tymi dwoma samochodami. I tutaj jak sobie wejdę do niego, siedzę na siedzeniu, to mogę zrobić tak i sobie zeskoczyć, nie? A tam jakbym tak zrobił, to bym miał nogi połamane. Ale tu opon. Opacę czysto. To lubię. Ale tu są dziwne. Dziwne te zamknięcia. To zabezpieczone, zabezpieczone. Ale to dziwnie położone. Tu też czysto. Dobra. Zaczepy jak tu są. Połączone, wszystko połączone. Przewody. Żadnej nóżki nie ma, nie ma nóżki. Zobaczcie, jaka kabina. No, TGL-a strasznie duża. Tylko żebym się nie zapomniał, jak będę wysiadał, bo trochę daleko w dół jest. Trzeba się nauczyć obsługi samochodu. Najpierw ustawianie kierownicy. Nie ma przycisku. Dobra, pojadę z tak ustawioną, jak teraz jest. Dobra,
tak na serio. Gdzieś tu musi być przycisk. Ja ci piszczę. Gdzie jest ten przycisk? Nie ma go. Tam jest, tam się schował, skubaniutki. Pojęcia jak się... Tachograf. Nie, tachografu to wam nie będę pokazywał. Tu przydałoby się... Ha, wyzerować przebieg dzienny. Tak, wyzerować. Chcę wyzerować. Fajnie. Wyzerowałem przebieg dzienny. Grubo. Dobra, to tak, skrzynie sprawdzone, auto okopane, karta do tachografu wczytana, przebieg wyzerowany, światła, mamy światła. Jak to się spuszcza? Dobra, za chwilę, najpierw pas, bo pas to podstawa. Trzeba jeździć w pasach, pamiętajcie o tym. Dobra, okulary. Bo dzisiaj, jak widzicie, słońce jest. To się okulary przydadzą. A, do góry. I teraz jeszcze trzeba bieg wrzucić. A bieg się wrzuca. Dawid mi mówił, żebym nie szukał. I tutaj masz. Mamy D. Drive. Dobra. Karta uzupełniona. Auto światła ma. Ręczny spuszczony. W pozycji drive. O czymś zapomniałem? Tak myślę. Nie no, chyba nie. Żadnego stopu nie pokazuje, także wow, ale brudno. Tu stereczka może ustawimy. Z lekka. Za czyste to one nie są. Dobra. Będą. Lusterka ustawiona. Jakieś podgrzewanie mamy? Mamy. Dobra, ruszamy na Trzemeszno. Jeszcze coś tak patrzę, żebym czegoś nie zapomniał. Ale będzie trzeba na drodze uważać. Może kierownica lekko ciutkę niżej. O, i by było. Teraz się skupiamy, żeby dojechać bezpiecznie do celu. Tu mamy to małe rondo. Strasznie. Strasznie ciężko to idzie. Jeszcze takim zestawem. W Trzemesznie. Najpierw wysłali na jakiś GS kilometr dalej. Masakryczny tam wjazd jest. A z tego GS-u jadę za wózkiem widłowym do innego magazynu na załadunek. I to jadę po 4 palety i wracam tam na tą główną siedzibę firmy. No, ciekawie się robi.
Zaraz się droga kończy. Jest tam jakiś magazyn nowy wystawiony. I to wszystko po 4 palety. No, vlogu z Mercedesa z jazdy raczej nie będzie, bo przyjechałem do Trzemeszna na załadunek. Mamy godzinę 19:30, czy trochę później. O 20:00 chyba wyjadę stąd, przynajmniej mam taką nadzieję. Jeszcze do Jasina zostawić Mercedesika w serwisie i wracam z kolegą Kadikiem. Także no już się trochę ciemno zrobiło. I trochę zmęczony jestem, bo tu od 16:00 już sterczę. No i teraz jadę manem, znowu TGL-em. Jak się przejechałem Mercedesem, no to wam powiem, ten manik to jest zabawka przy tamtym. No i też się do takich przyzwyczaiłem. Tamten pewnie będzie szerszy trochę na osiach i dużo szerszy w kabinie. Ja mam dwa mety, 2,03 dokładnie. I jak sobie położyłem coś na podłodze, ciasno. Dzięki. Jak sobie coś położyłem na podłodze, no to na po prawej stronie lekko od siedzenia, no to ledwo z ziemi to sięgłem. A niższa osoba, no wiadomo, musi już po schodkach chodzić na górę. A przy rozładunku, załadunku znaczy się, kiedy coś trzeba przynieść z kabiny, no to jest trochę przechlapany, tak kilkanaście razy w krótkim czasie wejść po tych schodkach, zejść, jak po drabinie się wchodzi. Fajne to, że automat. Ale długo się namyśla, jak się zatrzyma samochód i chce się skądś ruszyć, no to 3 sekundy stoi, zanim się zbierze. No i Mercedesa wam nagrywałem, jak byłem w Trzemesznie, ale wcześniej jeszcze byłem po tym poprzednim vlogu. Byłem też w Trzemesznie, potem w Bydgoszczy, Stęszewie i Trzemesznie tym Mercedesem, Actrosem. Aż muszę sprawdzić, czy dobrze powiedziałem. Trzemeszno, Bydgoszcz, Stęszew, Trzemeszno. No, tym Mercedesem byłem w Trzemesznie, się załadowałem i potem na Jasin do serwisu Mercedesa koło bazy STS-u, koło Poznania. No, teraz się przejechałem tym Mercedesem. Jeszcze mamy na filmie te ciężkie many. Ogólnie to wam powiem, że spedytorka chyba nie była świadoma tego, że mi pierwszy raz daje tak wielki samochód na taką trasę. Bo jak ktoś zna te okolice, z Witkowa na Trzemeszno, no i do Witkowa się dostać, no to są te drogi wąziutkie. Jeszcze wiatr był, ciężko było. Z prawej strony patrzyłem, żeby lusterkiem nie wyhaczyć znaku, a z lewej się bałem o samochody, które nadjeżdżają z przeciwka. Także ten TGL to teraz dla mnie taka duża zabawka jest w porównaniu z tamtym. Jeszcze może kiedyś się manem przejadę. Co wam chciałem w vlogu powiedzieć? W następnym coś może o zarobkach będzie kierowcy, bo widziałem, niektórzy niezłe rzeczy wypisują w komentarzach. A w dzisiejszym vlogu, co ostatnio odwaliłem, wam powiem, bo to jest mega temat, co zrobiłem.
to tak. Wtedy co nagrywałem ten vlog, wam powiem, to było, bo miałem łódź w Łodzi załadunek i drugi w Skalmierzycach. I pojechałem do Łodzi, jestem na placu, spedytorka do mnie dzwoni. Czy nie zaspałem czasami? Mówię, nie, jestem na załadunku. A, boję się, GPS zepsuł i pokazuje, że auto jest na placu. Mówię, dobra, się zepsuł, to się zepsuł, trudno. Załadowałem się w Łodzi, przyczepę, tymi drzwiami, co wam pokazywałem, i dwiema paczkami innymi. Jadę sobie do Skalmierzyc. Załadowałem się w Skalmierzycach na solówkę. Plomby mi założyli w Skalmierzycach. W międzyczasie do mnie kierowca dzwonił, czy szybę wymienili. Tak patrzę na szybę, mówię, pewnie, jest cała. Tylko tak patrzę na te naklejki, mówię, zarąbiście je przekleili. Nawet nie widać, że były zrywane. Mówię, czy jakieś nowe dali, czy co? Odstawiłem auto na bazę. Wieczorem w domu sobie siedzę. Patrzę, portierny do mnie dzwonił, mówię, o co im chodzi? Odbieram. Się pyta, jakie auto ja miałem załadować. Mówię, rejestrację wymieniłem, A6 z końcówką. Mówi, pewny jesteś? Mówię, no pewny. Spójrz w te, co ci wysłała Justyna. W tego SMS-a. Tak patrzę, patrzę. A tam końcówka auta A9. Mówię, ja nie to auto załadowałem. Już mówię, się wyjaśniło, dlaczego ona w GPS-ie widziała, że auto jest na parkingu, nie? Bo ono faktycznie tam było. Kierowcy tam chcieli to auto przeładować z przyczepą, no ale plomba była na samochodzie, na skrzyni. Także nie mieli jak tego zrobić. Także przeładowali wszystkie swoje graty do tego z A6. Końcówką rejestracji. No i musieli jechać tym, no niestety. Taka moja pomyłka. I chłopaki musieli nie swoim autem jechać. A w ramach wyjaśnienia wam powiem, że na firmie jest wielka taka tablica. Tam wisi w jednej może z 50 kluczyków, z drugiej też koło 50. Jak rejestrują samochody, no to jest początek ten sam, tylko końcówka jest A1, A2 i tak do A9, od zera, od A0. Także po prostu wejrzałem na tego SMS-a, była dziewiątka, ja tam 5 razy patrzyłem w tego SMS-a, za każdym razem wszystkie widziałem. Może początki jakiejś tej dyskalkuli czy coś takiego. Że mi się często zdarza szóstkę z dziewiątką pomylić, taka jakaś przypadłość. No. Z teatru dużo firma nie miała, bo to jedynie musieli zmienić auto, które w Anglii pojedzie na rozładunek, rejestrację z A9 na A6. Tam jedynie spedytorce trochę roboty więcej stworzyłem. No, a teraz jadę do Leszna drogą krajową 12 od Kalisza. Też po meble. No i myślę, że w tym filmie to wszystko. Długi vlog mi wyszedł. A widzę, że oglądalność spada. Z początku was ciekawiło, co robię. Jak zobaczyliście, to już większość machła ręką. Także tak. Te 10 vlogów coraz bardziej realne się staje, że na 10 skończę. Jak się wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę, tu macie kanał. Jeżeli wam się podoba, subskrybujcie. Jedna playlista, druga playlista i film, jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. No i co, do następnego, cześć.